to będzie dobry dzień. Hi guys i high five Karol. Hi, Andy. Dzisiaj bez buongiorno, ponieważ mamy legendę amerykańskiej motoryzacji, a właściwie należałoby powiedzieć, że legendę motoryzacji jako takiej, Humvee. Oryginalne wojskowe Humvee, nie jest to przerobiona cywilna H1. Także będzie o czym opowiadać, zostańcie z nami. Karol, działamy. Działamy. Słuchajcie, zacznę od tego, że mamy tutaj taki mały smaczek. Widzicie ten wlot powietrza do chłodnicy. On jest charakterystyczny, ale kojarzący się... Halo, halo. Tak, panie generale. Oczywiście, na rozkaz. Andrzej nie denerwuj się, muszę uciekać. Ale wrócisz? Wrócę. Zostałem sam na placu boju, więc zobaczymy, jakoś sobie będę musiał radzić. Mam nadzieję, że Karol faktycznie wróci. Ale wracając do tematu, bo zacząłem tutaj o tej atrapie mówić i o tym, że tak naprawdę gdyby... Wyobraźcie sobie Hummera, albo właściwie Humvee, przepraszam, takiego odciętego, bez tych właśnie wielkich, szerokich tutaj poszerzeń na nadkola, no to widać tutaj sylwetkę Jeepa, tego klasycznego Willisa Jeepa. No i nie jest to błędne skojarzenie, ponieważ firma AM General należała do spółki American Motor Corporation, która była w posiadaniu również spółki Jeep. Więc tamte po prostu jakieś nurty designu gdzieś się po prostu mieszały, i jest to po prostu jak najbardziej słuszne skojarzenie. No ale lecimy. Słuchajcie, Humvee jest tak naprawdę owocem tego, że w latach 70. rząd amerykański, który właśnie chciał zastąpić Jeepa, który już po prostu no, był pojazdem dosyć przestarzałym, lekkim, świetnym, ale nie nadającym się już do tamtych czasów, pojawił się na rynku przetarg na wyprodukowanie ponad 50 tysięcy wojskowych pojazdów. Pojazdów lekkich, pojazdów, które są w stanie dojechać wszędzie, ale jednak pojazdów, które są po prostu dużo większe niż poprzednik, czyli Jeep Willys, który po prostu byłby w stanie przewieźć dużo większe cargo, większą ilość ludzi. No i stąd gdzieś tam pod koniec lat 70. ponad 50 firm zgłosiło się do tego przetargu i zaproponowało swoje wizje. AM General, amerykańska spółka, wygrała ten kontrakt. Tak jak powiedziałem, opiewający na ponad miliard dolarów, więc było za co budować coś, co miało być po prostu samochodem, którego nic nie zatrzyma. Samochodem, który będzie cechował się rekordowo wysokim prześwitem, ponad 40 cm. Pokażemy Wam potem, jak to było w ogóle możliwe i dlaczego auto jest tak szerokie, bo właśnie to wszystko jest ze sobą związane. Pod koniec lat 80. zaczyna zasilać bazy wojskowe, natomiast na początku lat 90. ma miejsce konflikt w Zatoce Perskiej i to właśnie tam ma udowodnić Humvee swoją no, przydatność po prostu w warunkach bojowych. I także właśnie rzeczywiście jest, żołnierze dosyć szybko chwalą ten pojazd za bezawaryjność. Jak wiecie, tutaj jest wielki amerykański V8, zdrowe serce dieslowskie. W egzemplarzu, który stoi obok mnie, znajduje się wersja 6,5 litra, natomiast były różne wersje wyposażone najczęściej w skrzynie automatyczne, które również wojskowym bardzo ułatwiły życie tak naprawdę, bo do tej pory nie było to regułą, że auta wojskowe były wyposażone w skrzynie automatyczne. Co więcej, była nawet często klimatyzacja w aucie wojskowym, co znowu nie było absolutnie wcześniej zasadą. I cóż, auto swoją wartość bojową zawdzięcza m.in. temu, że tak jak już chyba wcześniej wspomniałem, ma ogromny prześwit, ponad 40 cm, a to udało się uzyskać dzięki umieszczeniu całego układu napędowego bardzo wysoko. Tutaj jest silnik, wchodzi, a potem Wam to pokażemy na zbliżeniu, właściwie do kabiny. Skrzynia również jest między fotelami bardzo wysoko zawieszona, dzięki czemu przy zastosowaniu wielkich opon to auto jest w stanie wjechać nawet na betonową ścianę. Sami tego nie będziemy próbować. O, wraca Karol. Karol być może spróbuje, bo Karol jest znany z tego, że jest szalony. Natomiast uwierzcie nam na słowo, a właściwie pokażę Wam to na przewidce. Zostało to gdzieś tam w Stanach nakręcone, że na taką ścianę betonową tak. Po prostu auto jest w stanie najechać. Karol, jak tam w jednostce? Wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze. Generał zadowolony. No to także dobrze. Andrzeju, możemy wracać. Możemy wracać. Dobra, Karol, to co? Może wejdziemy też do kabiny. Nie wiem, czy damy radę otworzyć maskę. Nie wiem, czy robiłeś to wcześniej. Robiłem to wcześniej. Mamy to takie dwa czpienie mocujące z boku. Trzeba je zwolnić po prostu. Oła.
Tak uderzył jest, mnie ten czpień. Dokładnie. Natomiast z przodu musimy najpierw ten zderzak zdjąć. Właśnie. Mamy takie czpienie mocujące boczne, okay. które po prostu musimy sobie przekręcić, jeżeli chodzi o zabezpieczenie. Wcisnąć musimy cypelek zabezpieczający. Aha, dobra. Jest tutaj coś takiego. Dasz sobie? Dobra, okay. mam. Teraz? Teraz sobie zrobimy, tak? Okej. Okay. Na spokojnie, żeby go położyć. Dobra. No i dźwigamy. Dźwigamy. Dobrze powiedziałem, tutaj jest wersja 6,5-litrowa dieselka. Tak, dobrze powiedziałeś. To jest amerykańskość w 100%. Tak. Potężne serce. 6,5 litra V8 diesel o zatwarzającej mocy aż 190 koni mechanicznych. Tak, niecałe 200 koni, natomiast niecałe moment 200. Jest wysoki. Nie pamiętam wartości, ale to jest chyba około 500-600 Nm. 600 Nm. 600 Nm na pewno oczywiście nisko osiągane, więc jakby to jest to, do czego oczekujemy w aucie terenowym. Mhm. Jesteśmy na terenie pogórniczym, na hałdzie. Tak. Wjeżdżałeś na takie wzniesienie i właściwie co, na prawie na biegu jałowym po prostu tak, auto samo się... nie ma tak naprawdę przeszkód. Słuchajcie, tak. to jest najlepsze, że tym autem jadąc nie tylko w terenie, ale też po drodze, macie nieodłączne wrażenie, że po prostu możecie przejechać wszystko. Dosłownie, co wam stanie na drodze. Może przesadzam, ale tak naprawdę takie wzniesienie, na którym jesteśmy, na którym podjeżdżaliśmy przed chwileczką, sam to widziałeś, tak. bez żadnych tutaj reduktorów, bez żadnych przepięć napędów, nie musimy nic tutaj dodatkowo ingerować. Auto po prostu nawet na biegu jałowym, na biegu pełzającym spokojnie podjeżdża pod wzniesienie, myślę, że lekko do tych 40-50 stopni. Jasne. Naprawdę. Tutaj też jest bardzo wysoki poziom brodzenia. Tutaj jest bodaj 70 cm, jakich tak. auto może brodzić. No ale dobra, wejdźmy do kabiny. Tutaj mamy drzwi. Słuchajcie, szykując się znowu do materiału, oglądałem porównanie Hummera H1 i Humvee i nie wiedziałem do końca, na czym polega problem, bo nie miałem do czynienia wcześniej z Humvee. Słuchajcie, ludzie kupują Humvee jako auta cywilne. O, właśnie, do tego zaraz dojdziemy, Karol, bo powiesz o tych tutaj dokumentach i o tym, co powoduje, tak. że Humvee można użytkować jako auto cywilne na drodze publicznej. Ale wracając do drzwi na chwilę. Te drzwi są, słuchajcie, no... One nawet nie są z jakiegoś, nie wiem, one są z brezentu w ogóle, tak? Tak, to są materiałowe drzwi. To są materiałowe drzwi. Natomiast słuchajcie, ludzie kupują Humvee i chcą nim jeździć na co dzień i potem no, deszcz im pada do środka, nie ma mowy o żadnym po prostu, o żadnej izolacji. I jest po prostu taki temat, że ludzie chcą kupować drzwi z Hummerów H1 do Humvee, natomiast drzwi są po prostu bardzo drogie, praktycznie niedostępne, ponieważ są już nieprodukowane. No i teraz rozumiem, dlaczego do Humvee ktoś mógłby chcieć kupić sobie drzwi z Hummera, prawda? No tak, tak. No masz zwiększony komfort przede wszystkim, tak. Użytkowy na co dzień. Powiedzmy, że nic ci się nie wleje do środka, no jak już będziesz brodził. No i przede wszystkim nie otworzą ci się na różnych nierównościach, bo dzisiaj już kilka razy mieliśmy tą sytuację, że nam się otworzyły. Dobra, ale wsiądźmy do środka, do tej najszerszej kabiny, jaką widział świat. Podobnie jest chyba tylko na Mostku Kapitańskim jakiegoś po prostu okrętu, bo tutaj no, nie ma problemu tego, że nie wiem, jest jakiś podłokietnik i ktoś się z kimś trucha. Łokciami się nie dotykamy. Tak jak mówisz, kabina jest na tyle szeroka, ona jest specjalnie tak zaprojektowana, nawet ten ogromny tunel środkowy, no tak, tak to nazwijmy po prostu. Tak, tak. Na początku zobaczcie, mamy cofnięty bardzo mocno ten układ silnika do środka kabiny, tak. również z układem skrzyni biegów. To jest wszystko po to, żeby przede wszystkim raz wygospodarować jak największy kąt zejścia tego Jasne. Samochodu, żeby ten przód był jak najbardziej krótki, żeby się sprawdził na tych różnych tak. nierównościach, które pokonujemy. Natomiast co do samej kabiny, słuchajcie, no jest dobra pozycja za kierownicą, jeżeli tak to możemy nazwać. Oczywiście na komfort nie narzekamy, jest po prostu wygodnie, miękko. Pamiętajcie, że tutaj musi siąść żołnierz w pełnym uzbrojeniu, w kamizelce, z karabinem, karabin sobie odłoży, tak? Musi być już nastawiony do działania, do boju. We'll be right back.
jak uruchamiamy, i to jest ciekawostka, i to warto, myślę, Wam pokazać, bo słuchajcie, ten wielki pojazd nie ma tradycyjnej stacyjki. Nie ma kluczyka, nie ma jakiegoś startera, po prostu mamy taki przełącznik, który tutaj przestawiamy w pozycję run na początku. Czekamy, aż oczywiście świece się rozgrzeją tutaj żarowe. I słuchajcie, 6,5 litra, tak jak wspominałem Tobie wcześniej. Auto może stać nawet przez cały rok w temperaturze nawet poniżej 10-15 stopni na mrozie. Naprawdę, i zawsze zapali. I słuchaj tego, no nie uwierzysz, patrz. Za pierwszym razem, prawda? Niesamowite. Pięknie. To auto się ma właśnie sprawdzić w tym bojowym celu. Natomiast, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest jeszcze takie nietypowe rozwiązania tutaj dla wojska. Bo zwróćcie uwagę na to, że nie tylko musi być to łatwy i szybki dostęp przede wszystkim wojska i żołnierzy, którzy do tego wsiadają, ale także przede wszystkim auto nie tylko szybko musi dać się odpalić, szybko nim ruszyć, po prostu szybko wrzucić ten bieg, ta automatyczna skrzynia, o której mówiłeś. Natomiast auto też nie ma tradycyjnego zamka. No przecież zamkniemy sobie drzwi, tak? No i ktoś mógłby wsiąść i odjechać, tak? Za chwileczkę. Po prostu ktoś by mógł nawet na polu bitwy taki pojazd wykorzystać ponownie. No. Co pomyśleli Amerykanie? Zwróćcie uwagę, że mamy rozwiązanie w postaci linki, którą wysuwamy w ogóle z tego miejsca. To jest linka zabezpieczająca oczywiście na oplocie stalowym. Mamy do tego dołączoną kłódkę. Linkę przewieszamy sobie przez kierownicę, zaczepiamy oczkiem, tak, i zaczepiamy tą kłódką, o której wspomniałem wcześniej, i mamy dzięki temu zablokowany całkowicie tutaj pojazd. To uniemożliwia... Kojarzy mi się z blokadami, których mój dziadek używał w swoim Fiacie Cinquecento, ale rozumiem, że to jest oryginalne wyposażenie. Oryginalne, niemodyfikowane, tak? Świetne. Przede wszystkim. Co jeszcze? Oczywiście... Może powiedzmy o tym certyfikacie, bo chciałem wspomnieć o tym, że słuchajcie, Humvee jako pojazd wojskowy musi przejść proces demilitaryzacji i trzeba mieć po prostu na to oficjalny certyfikat z agencji rządowej amerykańskiej, która się tym właśnie zajmuje. No i ten pojazd, może teraz już wspomnimy, on jest na sprzedaż w Maserati Pietrzak, tak. Zaraz do tego dojdziemy, dysponuje tym certyfikatem, więc tym autem można się legalnie poruszać na drogach. Tak, słuchajcie, pojazd jest całkowicie legalnie zarejestrowany na polskie i europejskie drogi. Przeszedł normalny przegląd techniczny polski, ma normalne ubezpieczenie, ma wszystkie wymagane światła do jazdy, ma kierunkowskazy jeszcze tutaj, właściciel jeszcze dołożył tutaj wręcz oświetlenie dodatkowe, co najważniejsze, nie ingerując w oryginalną instalację, bo oryginalna ta instalacja jest, jak dobrze pamiętam, na chyba 24 V. Natomiast tak, właściciel nie chciał tutaj dorzucić w tym aucie i ingerować w jego oryginalność, taka jaka jest, i dlatego poprowadził drugą instalację, którą w łatwy sposób potencjalny nabywca może sobie tutaj zlikwidować. Słuchajcie, Humvee, jak każdy pojazd wojskowy, jest przygotowany w sposób modułowy po to, żeby można stworzyć na bazie tej konstrukcji niezliczoną ilość wersji nadwoziowych, że tak powiem, po samochodowemu. Także można spotykać Humvee wyposażone w moduł rakieta, w sensie w rakiety ziemia-powietrze, ale są to też stacje nasłuchowe, radarowe, albo ambulanse, także jest tego niezliczona ilość. Modułową na tyle, ten tunel, który Wam pokazywałem przed chwilą, on jest po to szeroki, że ma służyć dwóm celom, albo żeby tam wpakować jeszcze jednego żołnierza i na przykład przez otwarte okno dachowe może już ten ogień otworzyć, albo ewentualnie są to nosze też, żeby położyć, tak, żeby przetransportować rannego z pola walki, tak, jasne, szybko. No niestety jasne. Też... może być w drugą stronę. Oczywiście. A teraz wróćmy na chwilę do tego, co się dzieje tutaj pod spodem, bo to są bodaj najciekawsze niuanse dotyczące Humvee. Tak, Humvee'ego zdecydowanie. Patrzcie, jak to jest fajnie zaprojektowane. Ja Wam mówiłem wcześniej, że jest 40 cm tego prześwitu. Patrzcie, jaki ten prześwit jest naprawdę ogromny. Pomijam opony, zaraz do nich dojdę. Zobaczcie przede wszystkim od sprężyn i tak jak jest zamontowane przede wszystkim tutaj zwolnicy. Mamy bardzo duży, to jest ten element, które odpowiada za napędzanie tych półosi. Ciekawostką, półosie kręcą się, auto jedzie do przodu, ale półosie kręcą nam się, Andrzeju, w drugą stronę, tak? To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Sprężyna potężna oczywiście, tak żeby wytrzymała całą konstrukcję, cały tonaż tego samochodu. Natomiast pewnie części z Wam rzuciło się, że to auto nie ma widocznych pierwszy rzut oka hamulców, tak? I tarcz hamulcowych z przodu. Te tarcze, z ciekawostki, to musisz sięgnąć głębiej, są umieszczone tam przy centralnym dywrze. To chodziło też o to, żeby jak najbardziej ten prześwit
można podnieść, tak żeby to auto przede wszystkim miało jak najlepszą skuteczność w terenie. No i dwa potężne haki, oczywiście to są haki typowo do wyrywania, do ciągnięcia w momencie, jak nam ten samochód utknie, chociaż to jest bardzo ciężkie, nie ukrywajmy. Nie jest łatwo, natomiast możemy powiedzieć też o tych hakach. Tak, te haki są bardzo ciekawe, bo słuchajcie, pojazd jest skonstruowany po to, że możemy go zrzucić po prostu z helikoptera transportowego. Dokładnie tak. Naprawdę. Albo z samolotu, po prostu były wyposażone wtedy w takie no, niewielkie spadochrony i po prostu bez problemu potrafiły przetrwać po prostu upadek ze spadochronem i być od razu gotowe, zrzucone na pole walki. Na pole walki. Zaczepiało się to o te haki przednie. Z tyłu mamy jeszcze oryginalne pozostałe haki, gdzie jest cała instrukcja w ogóle w środku samochodu, jak masz zamocować te punkty do zrzutu i auto normalnie wypychane jest z samolotu w powietrzu, tak, spada na ziemię. Odczepiamy i od razu działamy. Auto, słuchajcie, jest wyprodukowane, bo to nie wspomnieliśmy, a warto wspomnieć, z 2005 roku. Ma przejechane 2522 mile dokładnie. Okay. Od nowości. I jest takie, jak widzicie, ono nie zostało w ogóle zmodyfikowane, oprócz tego, o czym mówiłem tutaj wcześniej. Jasne. Słuchajcie, Karola znowu gdzieś na chwilę wcięło, więc tylko taka jeszcze mała ciekawostka o tym, jak doszło do tego, że z Humvee, które pierwotnie miało być wyłącznie autem militarnym, jak doszło do tego, że powstał jednak Hummer H1. A stało się tak, nie wiem czy to legenda, ale bardzo wiele źródeł o tym donosi, że to właśnie Arnold Schwarzenegger, który był wtedy u szczytu swojej sławy, słuchajcie, po wystąpieniu w Terminatorach i innych, po prostu wzbudzał na tyle duży respekt, że naciskał bardzo mocno na ludzi w armii, żeby stworzyli mu wersję, którą mógłby się poruszać w ruchu cywilnym. I na początku wszyscy oczywiście mówili nie, ale tak w końcu ktoś to chyba po prostu policzył i armiemu dostarczono cywilnego Hummera. No a potem przez kolejne 10 lat, można powiedzieć, no celebryci, wielkie nazwiska różne, po prostu poruszały się, Andrea Agassi, Paris Hilton, poruszały się po prostu Hummerem H1, czyli właśnie Humvee w wersji cywilnej. Ja tylko powiem, że dziękujemy bardzo właścicielowi za możliwość pokazania auta nie na parkingu, tylko w terenie. Nie statycznie, tylko w terenie. Dokładnie. Od tej strony dziąży. Dobra. No słuchajcie, mamy to. Mam nadzieję, że trochę żeśmy Wam przybliżyli to, czym jest Humvee, jakim potworem po prostu jest. I mam taką do Was gorącą prośbę. Rzadko o to prosimy, ale tutaj chcieliśmy po prostu w jakiś sposób podziękować właścicielowi i docenić to, że udostępnił nam pojazd. Zróbcie tam trochę ruchu, wiecie, serduszka, subskrypcje i wyślijcie dwóm kolegom po prostu. No dobra, Karol, dawaj kluczyki. Ale przecież mówiłem Ci, Andrzeju, że nie ma tych kluczyków. A, tu nie trzeba. Ale kłódki też nie ma. Kłódki też nie ma. Dobra. Dobra, odsuń sobie blokadę. Odsuń sobie ją. No dobra, słuchajcie. Humvee. Patrz, co mówiłem. Przesunasz na ran? Czekasz? Zgasło? Już nagrzane świece. I wow. Pięknie. 6,5 litra. Tylko. Tak, bieg na dół. No to na razie. Dzięki.